Cześć, siema, moi drodzy, Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wielkie, ogromne dzięki, że wasz sztab został zarejestrowany. Tym samym będziemy grali 10 stycznia dla niesamowitego finału, dla laryngologii, dla otolaryngologii i dla diagnostyki głowy. Dla niesamowitego finału, ponieważ, moi drodzy, przyznajemy, że kiedy ogłoszono drugi stopień pandemii, wtedy także i my tutaj w Warszawie poczuliśmy lekkie obawy, czy będzie można zorganizować kolejny, 29 finał. A jednak także wasze wsparcie okazuje się niesamowite, a więc sztaby ruszyły, będzie nas tak samo ogromna ilość ludzi, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i 10 stycznia z tymi pięknymi puszkami, teraz będziemy się cały czas zastanawiali, w jaki sposób je jak najlepiej wykorzystać, będziemy zbierali pieniądze. Będziemy chcieli, aby ten finał był bardzo kolorowy, aby ten finał powiedział nam wszystkim, że mimo pandemii jesteśmy i spójrzcie na te kolory, w których jest ogromna wiara w to, że to wszystko się skończy. Ogromna energia i taki entuzjazm z naszej strony, że 29 finał to także finał, który mówi o sukcesie nas, Polaków, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, że jesteśmy ze sobą i tworzymy tak niesamowite rzeczy, jakim jest finał. Moi drodzy, walczymy także my z pandemią. Przeznaczyliśmy na to ponad 70 milionów złotych. Przez wiele, wiele, wiele miesięcy pandemia nas nie opuszcza i niestety będzie także z nami w styczniu. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo chcemy, aby ten finał był dla was wszystkich bardzo bezpieczny. To wasz sztab i wy wszyscy także razem z nami będziemy myśleli o tym, jak zbiórkę przeprowadzić najlepiej. Na pewno będzie ona bardzo internetowo. My budujemy wielki, ogromny namiot, a w środku będzie nasze studio. Podobnie jak do najpiękniejszej domówki świata, to właśnie w tym wielkim studio, które będzie stało na placu Defilad pod Placem Kultury, będziemy organizowali finałowe granie. To będzie nasze centrum grania. To będzie centrum, z którego będziemy się z wami łączyli. Będziemy opowiadali, co u was się dzieje, ale po raz pierwszy także będziemy was namawiali, że jeżeli będziemy grali internetowo, zacznijcie wcześniej. Być może natychmiast po nowym roku przywitajcie się ze wszystkimi, którzy was obserwują, ze wszystkimi, którzy was znają i wszystkim można już wtedy mówić, uwaga, my tak samo ruszamy. Piękne nasze identyfikatory, nasze piękne puszki, które mam nadzieję będą także dużo wcześniej stały w różnych miejscach, to tak zwane puszki stacjonarne, ale w jaki sposób będziemy tego dnia zbierali, dokładnie 10, pokażę czas. Wchodźcie na nasze strony, bądźcie razem z nami, pytajcie, będziemy was informowali, będziemy starali razem ułożyć ten plan działania na 10 stycznia. Na pewno będziemy was namawiali, aby już internetowo grać dużo wcześniej. Będziemy was namawiali, abyście brali udział w naszym biegu policzeniem z cukrzycą. My w Warszawie ten bieg organizujemy na zupełnie innych zasadach, a więc jeżeli ktoś płaci na pakiet, otrzyma naszą koszulkę, zaprosimy go 10 stycznia o godzinie 12, aby w dowolnym miejscu Warszawy rozpoczął swój bieg. Najpierw ze swojego telefonu będzie mógł uczynić sobie rozgrzewkę, a więc zobaczyć naszą rozgrzewkę, pobawić się i samemu, czy z przyjaciółmi, czy z rodziną ruszyć w swój bieg 5-kilometrowy. Jaka to będzie trasa? To będzie zależało od każdego z tych, którzy będą brali udział w biegu policz się z cukrzycą. Postarajcie się z niczego nie rezygnować. Postarajcie się myśleć kategoriami, że chcemy zrobić ten finał pełną gębą, pełną parą, a dopiero później będziemy zastępowali różne rzeczy czymś innym. Jeżeli nie możemy być na ulicach, w związku z tym spróbujmy gdzieś dojść, będzie stała ta piękna nasza kolorowa puszka. Jeżeli nie możemy zrobić koncertu, to może w ileś osób możemy być w Domu Kultury i siedzieć od siebie w odpowiedniej odległości i obserwować to, co się będzie działo na ekranie, a być może na żywo podczas naszego finału. Będziemy się chcieli z wami łączyć, będziemy chcieli, abyście jak najwięcej nam wysyłali filmików, komunikatów z tego, co się dzieje. Będziemy chcieli, abyście prowadzili nadal licytacje. Te licytacje, pamiętajcie, w wydaniu Allegro już mają wieloletnią tradycję i polegają na tym, że po prostu szukamy sobie rzeczy, które nas interesują i zaczynamy je licytować, patrząc w ekran naszego
komputera. Chcemy namawiać, abyście tak samo prowadzili wasze licytacje, aby wasz sztab, ten lokalny sztab, jak najwięcej informował wszystkich już od tego momentu, że będzie razem z nami grał, że będzie przekazywał mnóstwo materiałów, które my wam także będziemy wysyłali. To są materiały nie tylko muzyczne, to są materiały z naszych spotkań, z naszych finałów, to są wszystkie opowieści, których zgromadziliśmy bardzo dużo. Mało tego, moi drodzy, pokazujemy teraz naszej domowej orkiestrze skróty z finału. Zaczęliśmy oczywiście od pierwszego finału, który miał miejsce 29 lat temu. Będzie dostęp do tych materiałów. To są półgodzinne reportaże, jest ich 29. Możecie te reportaże pokazywać, puszczać. Na pewno wiele osób będzie się rozpoznawało, będzie patrzyło na to ze zdumieniem, że to tyle lat gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jeszcze raz wielkie dzięki, że jest sztab. Jeszcze raz ogromne, ogromne jest to dla nas wsparcie. Powtarzam to, mówię o tym i będę mówił przez cały czas i podczas finału bardzo głośno. Pamiętajcie, aby ze wszystkimi wolontariuszami rozmawiać, żeby dać im sygnał. Fajnie, że jesteście razem z nami. Jeżeli to jest twój pierwszy finał, no trudno. Historia napisała zupełnie nowy scenariusz, ale postarajmy się i zróbmy wszystko, abyście go tak samo zapamiętali. Laryngologii, oto laryngologii i finał diagnostyki z głową. To jest bardzo specjalistyczny sprzęt dla szpitali w całej Polsce. Ale już o jednej rzeczy mówcie tak samo bardzo głośno. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako organizacja pozarządowa dała największe wsparcie dla Polskiej Służby Zdrowia w walce z pandemią. Ponad 70 milionów złotych przeznaczyliśmy na zakup urządzeń medycznych, ale także na materiały zabezpieczające. Naszym największym zakupem, z którego też jesteśmy bardzo dumni, to jest 1540 łóżek wyprodukowanych w Polsce, łóżek na intensywną terapię, łóżek nowoczesnych, łóżek, które no, mamy nadzieję, jeszcze przez wiele lat będą pracowały już w zupełnie innym systemie, systemie normalnej służby zdrowia. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiamy was gorąco, grajcie głośno, rozmawiajcie z nami, rozmawiajcie z wolontariuszami, czekamy także na wszystkie sygnały od was, a 10 stycznia, moi drodzy, będzie huczało. Już w sobotę, 9 stycznia o godzinie 22 zaczynamy nasze łączenie z tego namiotu i nie przerywamy aż do niedzieli, do godziny 24. Gramy jak na najpiękniejszej domówce świata cały czas, non-stop, całą noc będziemy z wami, a później od samego rana ja już wpadam i z całą naszą ekipą ciągniemy na bieżąco to, co się będzie działo podczas 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wygramy, bo gramy z sercem, bo gramy z głową. Dzięki wielkie!